czasów jeszcze ruchu Światło-Życie pamiętam taki podział, który tak żartobliwie stosowaliśmy wśród wierzących w tej wspólnocie, na duchaczy i normalnych. Duchacze to tacy, którzy troszeczkę na bok odstawiali rozum, którzy troszeczkę na bok odstawiali Słowo Boże, a szukali jakichś takich uniesień czy jakiegoś takiego dotknięcia bezpośrednio od Boga, czy żeby ich tam pokierował, czy dał im jakieś uczucie i tak dalej. Nie, to tak w skrócie przedstawiam. Jeśli popatrzymy na całą historię Kościoła, to zobaczymy właśnie, że te dwa takie jak gdyby kierunki podchodzenia do Boga i Jego Słowa, no, zwalczają się nawzajem, czy funkcjonują, o tak powiem, funkcjonują równolegle. W Kościele raz bierze ta mistyczna część tych duchaczy, raz ta bardziej zdroworozsądkowa, biblijna. Ja oczywiście nie chcę rozstrzygać, która jest dobra, która zła, bo w rzeczywistości obie te składowe są potrzebne, ale bardzo złe jest podciąganie wyżej jednej z nich. I apostoł Paweł atakuje Koryntian, znaczy w sensie atakuje, no karci Koryntian za to, że u nich ta strona duchacka, ta charyzmatyczna została ułożona czy postrzegana jako wyraz prawdziwej duchowości. I na koniec, kiedy krytykuje, to mówi nie. Wskażę, to jest 12 rozdział, 31 werset. Ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Czyli tak, powinniśmy szukać działania Bożego w naszym życiu. Powinniśmy szukać doświadczenia, a raczej może powiedzieć być otwarci na doświadczenie. Ale musimy pamiętać, że jest coś więcej. Że jest jakieś inne kryterium. Jakaś inna droga, którą apostoł Paweł nazywa doskonalszą. O niej jutro. Oznaki słabości Kościoła. Pierwsza z listu do Hebrajczyków to słabość doktrynalna, poruszanie się tylko w obszarze zagadnień podstawowych, czy nawet samej Ewangelii. Potem na podstawie listu do Koryntian mówiłem o tym, jak niewłaściwe stosunki międzyludzkie w Kościele świadczą o jego słabości, zazdrość, kłótnia. Kolejny temat to była niesamodzielność, że ludzie orientowali się nie na Słowo Boże, nie starali się samodzielnie rozstrzygać, szukać i sprawdzać, tylko mówili, o ja idę za tym pastorem, a ja słucham tego. Wczoraj mówiłem o jeszcze poważniejszej sprawie, o kwestionowaniu rozumu w życiu chrześcijańskim i koncentrowaniu się tylko na zjawiskach nadprzyrodzonych, co może wręcz prowadzić do jakiegoś gorszego traktowania innych chrześcijan. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian i karcąc Koryntian, którzy byli takimi wzorowymi duchaczami, którzy tylko myśleli o takich wzlotach duchowych, a dyscyplinę życia mieli za nic i to cały list do Koryntian jest temu poświęcony, mówi wskażę wam drogę doskonalszą. I co wskazał? Wskazał miłość. Jeśli byśmy zobaczyli inny kościół, Apokalipsa kościół w Efezie, gdzie tam z kolei wiedza biblijna i rozpoznanie teologiczne jest na najwyższym poziomie. Sam Jezus je chwali. Ale mówi, mam coś przeciwko tobie. Brak ci pierwszej miłości. Zobaczcie, jednym i drugim. Brak miłości. Miłość to jest ta najważniejsza oznaka zdrowego Kościoła, ponieważ nie da się jej wytworzyć samemu, z siebie. To jest oznaka ciągłego, żywego bycia, życia z Panem Kościoła, Jezusem Chrystusem. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. We świątyni, którą jesteśmy my sami, więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wedle pełni miejsce to. Chwała też. Chwała też. Gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Różne są tłumaczenia, niekiedy jest nie ma objawienia, nie ma właśnie takiej przywództwa, ale mam nadzieję, że każdy z was wie, o co chodzi. Jeśli ludzie nie mają jakiegoś marzenia, jakiegoś celu, do którego chcą zmierzać, no to tam się lud rozprzęga, rozchodzą się na boki. Nie? Każdy do swojego jakiegoś własnego ogródka. Ale zobaczmy, co się dzieje w sytuacji przeciwnej. Gdy jest wizja, gdy jest marzenie, gdy jest cel i plan, co się robi wtedy? Co się robi z ludźmi? Nie rozprzęgają się, nie rozchodzą się, tylko się schodzą. Zaczynają myśleć, zaczynają działać, zaczynają jeszcze bardziej naciskać, żeby zrealizować dany cel. Realizację tej prawdy biblijnej widziałem szczególnie po odpaleniu tego klipu o uniwersytecie. Możecie go sobie najpierw zobaczyć, żebyście wiedzieli, o czym mówię. To tak rozpaliło wyobraźnię chrześcijan, że dzwonią do mnie nie tylko ludzie, którzy chcą zapisywać swoje dzieci na ten uniwersytet, którego jeszcze nie ma, ale już wszyscy widzą go oczami wyobraźni, już go chcą, już zaczynają się jednoczyć, myśleć i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że profesorowie się zgłaszają, którzy chcą wykładać na tym uniwersytecie. A co więcej, i nie mówię tego, żeby się śmiać, dzwonią też ludzie, mówią: panie pastorze, no ale jak pan umrze, no to kto będzie prowadził ten uniwersytet? Ja mówię: ludzie kochani, ja myślę dopiero, jak go założyć, jak sprawić, żeby powstał, a wy już myślicie, co będzie po mojej śmierci, żeby tam dobrze to poszło, żeby nie poszło na manowce. Cieszę się, że ludzie myślą w ten sposób, że dzwonią, że kontaktują się. Jeszcze więcej proszę, ale doświadczyłem właśnie tego, co tu Bóg obiecuje. Gdzie nie ma wizji, naród się rozprzęga. Gdzie jest wizja, tam ludzie wychodzą poza swoje możliwości, żeby realizować Boże cele. Tak nam dopomóż Bóg. Chrześcijanie w Polsce często wręcz cieszą się z tego, że jest nas mało. Mówią, że no, jesteśmy taką garstką, resztką i tak dalej. Oczywiście prawdą jest, że chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie przynajmniej zawsze będą w mniejszości, bo Jezus powiedział, że jest wąska droga i niewielu ją wybiera. Ale wąska droga to nie oznacza, że absolutnie Bóg neguje liczebność chrześcijan, czy nie chce dużych skupisk chrześcijan. Już w Starym Testamencie, kiedy państwo i Kościół to było jedno, w Izraelu to się nazywa teokracja, znajdujemy w Księdze Przypowieści Salomona takie zdanie. To jest 14 rozdział, 28 werset. Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek, czyli duże przedsięwzięcie, tutaj jest mowa o państwie, królestwie, jest silne siłą jego obywateli, poddanych wtedy. Jeśli rzeczywiście nie będzie ludzi, to żadne duże przedsięwzięcie się nie uda. Przenieśmy się teraz do Nowego Testamentu, do Dziejów Apostolskich. Zobaczcie, że liczby znajdują się już na samym początku. Kiedy Duch Święty wstępuje na apostołów, oni zaczynają głosić Ewangelię. Od razu mamy podane, ile ludzi jednego dnia się nawróciło. I są to tysiące. Stąd musimy wyprowadzić wniosek, że te liczby miały wartość, że jeśli ludzie zobaczyli taki ogrom, było wtedy w Jerozolimie zapewne kilkadziesiąt, może 100 tysięcy, ale tu 3000, oczywiście to mniejszość, ale jednak 3000 ludzi naraz nawracających się, to stawia w głowach innych znak zapytania, czy czasem coś się nie dzieje wartościowego. Później te liczby ciągle się pojawiają. Wczoraj mówiłem, że do wielkich dzieł potrzebna jest wizja. Mówiliśmy o wizji uniwersytetu. Dzisiaj trzeba dodać, potrzebni są ludzie. Potrzebny jesteś ty. Dlatego telewizja Idź Pod Prąd robi takie wrażenie, bo ma duże wyświetlenia, bo ma ponad 1000 darczyńców. To robi wrażenie na innych, to pociąga innych, a razem rzeczywiście możemy dokonać wielkich rzeczy. Na chwałę Boga. Ostatnio mówiłem o warunkach, które są konieczne, by chrześcijanie zbudowali, zrealizowali jakiś wielki projekt w swoim narodzie czy państwie. Mówiłem najpierw o wizji. Oczywiście wszystko to w kontekście ewangelizacji polskiej i potrzebie chrześcijańskiego uniwersytetu, który by skupiał szkolenie ludzi, nie tylko pastorów, ale we wszystkich zawodach, żeby lekarz miał też silną podbudowę teologiczną czy biblijną, a nie ewolucyjną czy ateistyczną. Oczywiście więcej na ten temat znajdziecie w innych naszych programach, a dzisiaj chciałem dołożyć kolejny element, czyli mówiliśmy o wizji, mówiliśmy o potrzebie zaangażowania wielu chrześcijan w to przedsięwzięcie, a teraz trzeci element, 30 rozdział Księgi Salomona. Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm, czyli na czas i razem. I później jeszcze inne zwierzęta pokazane są tu jako przykład. Szarańcze nie mają króla, jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jeśli byś zobaczył Nowy Testament, tam to stanięcie w Bożym szeregu jest jednym z owoców działania Ducha Świętego w chrześcijanach. Staniecie w szeregu to znaczy właściwa organizacja ludu Bożego. Możemy mieć wizję, możemy mieć wielu ludzi, ale jeśli nie dołożymy właściwej organizacji, to będziemy tak jak Mojżesz u szczytu swojej działalności, praktycznie obowiązki go przytłoczyły i był z jednej strony przemęczony, a lud Boży był absolutnie nie dostawał właściwej troski. Przyszedł jego teść, Jetro, mówi: słuchaj, musisz prowadzić inną organizację. Musisz część odpowiedzialności z siebie przekazać na innych wciągnąć w przywództwo. Wtedy ty będziesz miał czas skoncentrować się na rzeczach najważniejszych, a cały lud otrzyma stosowną pomoc. Czyli wizja, czyli ludzie, czyli organizacja. No oczywiście, błogosławieństwo Boże w tym wszystkim jest nie do przecenienia. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Boże nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Od kilku dni opowiadam Wam o tym, co potrzebne jest, by odnieść sukces z naszą chrześcijańską misją. Oczywiście jest to w kontekście uniwersytetu, który jest, można powiedzieć, zwieńczeniem wysiłków ewangelizacyjnych chrześcijan w celu dotarcia do całego narodu i zbudowania trwałych podstaw dla chrześcijańskiego państwa, chrześcijańskiej republiki. Mówiłem przede wszystkim o wizji, o ludziach, o organizacji, a dzisiaj chciałem Wam pokazać ciekawą historię ze Starego Testamentu. W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy: było pewne miasto, które spotkało się z ogromną nawałą, siła wrogów. Praktycznie po ludzku nie mieli szans, ale znajdował się w nim, to jest 9 rozdział 15 werset, znajdował się w nim pewien ubogi, to jest bardzo ważne, mędrzec. Ten mógł był wyratować to miasto swoją mądrością. Lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, Salomon rozmyślając nad tą historią upadku miasta, w którym było rozwiązanie, w którym był człowiek, który wiedział, jak je uratować. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Co mamy obecnie w Polsce? Głos mądrości dominuje, czy krzyk władcy głupców? Jeśli głos prawdy, głos mądrości nie będzie odpowiednio silny, odpowiednio wyposażony, nie będzie miał siły przebicia w społeczności, na nic się nie zda. Dlatego potrzebna jest Twoja pomoc i zaangażowanie. Kiedy tydzień temu pokazaliśmy jasną wizję Chrześcijańskiego Uniwersytetu dla Polski, otrzymaliśmy wiele przeróżnych sugestii i rad. Jedni się bardzo zapalili, inni od razu też zaoferowali praktyczną pomoc, jeszcze inni zaczęli krytykować albo udzielać przeróżnych rad. Oczywiście rady są jak najbardziej potrzebne. Wiele z nich z pewnością wykorzystam, czy wykorzystamy, ale niektóre są szkodliwe. Rada najbardziej szkodliwa, jeśli chodzi o organizację, brzmi następująco. Powołajcie komitet, niech wszystkie kościoły wystawią tam swoich delegatów i wtedy ustalicie, co zrobić. Przypominam, że taki projekt zrobili w Polsce komuniści, budując Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Gdy tylko nastała tak zwana wolność, od razu ten komitet komunistyczny, czyli ZKE, rozpadł się na kilka czy więcej kościołów, które szły za swoim rozumieniem Biblii. Warto z tego wyciągnąć lekcję. Każdy komitet to jest udupienie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia zarówno w historii biblijnej, jak i w historii pozabiblijnej rozgrywają się albo osiągają powodzenie, kiedy pojawi się wizja, kiedy pojawi się przywódca, kiedy przy nim staną ludzie i uda się ich właściwie zorganizować pod Bożym błogosławieństwem. To jest wzór biblijny, to jest wzór historyczny. Jeśli mamy w Polsce założyć uniwersytet, musimy iść za tym wzorem. Precz z komitetami. To domena komuny. Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie macie, on sobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Czegoś chciałeś, ze wszystkich sił tyle planów powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam. Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się.